2015 rok będzie kontynuacją tego, co działo się w roku 2014, czyli ogólnej stabilizacji na rynku mieszkań w Polsce. Trzeba jednak pamiętać, że to już mówimy o ogólnej stabilizacji, czyli średnie ceny w całym kraju, powiedzmy, utrzymują się na niezmienionym poziomie. To na poszczególnych rynkach, w poszczególnych miastach ceny mogą rosnąć lub spadać, przy czym to będzie raczej ograniczone do kilku procent te zmiany. Oczywiście jest tak, że im mniejsze miasto, im mniejszy rynek, tym te średnie ceny transakcyjne mogą się bardziej zmieniać, a to dlatego, że to jest kwestia statystyki. Jeżeli mamy 50 transakcji, to wystarczy 5 drogich mieszkań i już cena będzie dużo szła w górę. A w Warszawie, żeby mocniej zmienić ceny, no to trzeba by sprzedać kilka tysięcy mieszkań. I stąd myślę, że ta stabilizacja powinna się dalej utrzymywać. Polacy nadal szukają mieszkań raczej niewielkich. W cenie są mieszkania niewielkie, ale z jak największą liczbą pokoi. Stąd popularność takich metraży jak 40-45 metrów na dwóch pokojach albo 50-55 metrów na trzech pokojach. I temu też starają się sprzyjać deweloperzy, którzy w swoich inwestycjach większość mieszkań właśnie budują w takich metrażach. Polacy coraz chętniej korzystają z rynku najmu. On się ma duży potencjał rozwoju, bo na tle krajów zachodnich Unii Europejskiej bardzo rzadko korzystamy z rynkowego najmu. Jest wiele czynników, które wpływają na to, że rynek najmu się rozwija i to nie jednym z nich jest między innymi dostępność kredytów hipotecznych, dostępność w ogóle mieszkań na sprzedaż. Ja myślę, że w kolejnych latach będziemy obserwowali wzrost popularności najmu w Polsce i jest to jak najbardziej dobre zjawisko, bo ono między innymi ułatwia mobilność ludności, na przykład ułatwia przeprowadzkę nie tylko pomiędzy dzielnicami w dużych miastach, ale także pomiędzy aglomeracjami, bo jednak jeżeli korzystamy z wynajmu mieszkania, a nie mamy kredytu na 30 lat, to łatwiej jest po prostu się przeprowadzić. Jeśli chodzi o ceny na rynku najmu, to spodziewam się też dalszej stabilizacji, przy czym możliwe są tutaj okresowe wahania w niektórych miastach. Jest to spowodowane wejściem na rynek Funduszu Mieszkań na Wynajem, który to Skarb Państwa zamierza, już właściwie uruchomił ten program, kupować nowe mieszkania i wynajmować je na rynku po atrakcyjnych cenach. No, to może spowodować niewielkie obniżki, ale pamiętajmy, że Fundusz Mieszkań na Wynajem będzie działał tylko w kilku miastach, w określonych nawet dzielnicach raczej i tutaj myślę, że wpływ na całość rynku będzie niewielki. Jeżeli spojrzymy tak pod szerokim kątem, to będzie dalsza stabilizacja.